Dziś pokażę Wam, w jaki sposób rozpocząć rozmowę z klientem biznesowym przy użyciu techniki pokazania klienta na jego zdjęciu klasowym. Zapraszam Was serdecznie. Dzień dobry moi drodzy, witajcie serdecznie w kolejnym nagraniu z cyklu Jak sprzedawać lepiej i skuteczniej. Dzisiaj będzie bardzo ważne nagranie, ponieważ chcę się podzielić z Wami techniką, która wyjątkowo dobrze zadziałała na mnie. I mam takie poczucie, że ona chyba by na każdego zadziałała bardzo dobrze. Wiem, że osoby, które ją zastosowały na mnie, prawdopodobnie zrobiły to całkowicie nieświadomie. Chyba że mają wyuczony ten skill, to w ogóle szacun, to moja czapka z głowy. Więc dzisiaj pogadamy o tym, jak pokazać klienta na jego zdjęciu klasowym, jak rozpocząć rozmowę z klientem biznesowym właśnie przy użyciu tej techniki. Jak już pewnie zauważyliście, no mam małą kontuzję, w sensie takim, że no jestem podziębiony od tygodnia, cholerstwo nie chce mnie puścić, ale wiecie, ja wyznaję zasadę, że nie ma miękkiej gry, nie widzę powodu, żeby lekkie przeziębienie wpłynęło na to, że nie mielibyśmy się dzielić dalej treściami, więc nagrywam to dla Was, z góry Was tylko przepraszam za mój głos i za mój wygląd, no zresztą z pyskiem nic nie zrobię, żaden ze mnie banderas, więc tu na to nie mam wpływu, tylko przepraszam Was za podziębienie. No i rozpoczynając wideo, standardowo bardzo mocno Wam dziękuję. Ja, jak i Bąbel, za reakcję pod ostatnim wideo właśnie o metodzie na pieska. Bąbel już otrzymał swoje granty w postaci przekąsek za to, że był główną postacią tego nagrania. Także mega, mega, mega dzięki. Dajcie łapkę, suba, jeżeli nie subskrybujecie tego kanału. W komentarzu napiszcie, z jakim wideo chcecie, żebym się zmierzył albo z jakim problemem. I lecimy konkretnie z techniką pokazania klienta na jego zdjęciu klasowym. Słuchajcie, co to jest za technika? Ta technika, ja usłyszałem o tej technice bardzo dawno temu. Gdzieś mi śmignęła i stwierdziłem, że ta technika jest bardzo dobra. I teraz zauważyłem, że ona bardzo dobrze zadziałała na mnie, kiedy mi sprzedano pewne usługi w segmencie biznesowym. Otóż nazwa tej techniki wywodzi się z takiej, no takiej normalnej ludzkiej reakcji. Nie oszukujmy się, jako ludzie jesteśmy z natury egocentrykami. Podam Wam to na prostym przykładzie właśnie tego obrazka klasowego. Czyli gdybym Wam pokazał Wasze zdjęcie ze szkoły podstawowej lub z jakiegoś liceum, to kogo pierwszego szukalibyście na tym zdjęciu? Oczywiście, że siebie. No, jako ludzie z natury jesteśmy egocentrykami. Sorry. Najpierw byśmy szukali siebie, a później byłoby takie o! Zobacz, jak Baśka się upasła, a taka była ładna dziewczyna. No tak jest, no nie ma co się oszukiwać. I tym samym właśnie jest technika pokazania klienta na jego zdjęciu klasowym. O co chodzi? Chodzi o to, żeby rozpoczynając proces z klientem, czy rozpoczynając jakąś interakcję z drugą osobą, pokazać jej, że my się przygotowaliśmy do tej rozmowy, że my coś o tej osobie wiemy. I to może być bardzo podobna technika do konfuzji, o której mówiłem wcześniej. Ona mignie za chwilę tutaj, natomiast różni się tym, że w konfuzji my od początku praktycznie wysyłamy komunikat sprzedażowy, a tu w tej technice powinniśmy tego nie robić. Ten komunikat sprzedażowy powinien naturalnie wyjść w ramach rozmowy. Podam Wam to na przykładach, żeby to lepiej zrozumieć. Jak zapewne zauważyliście, od pewnego czasu mam zmianę grafik na YouTubie. Za te grafiki odpowiada Michał. Michała podlinkuję pod tym nagraniem, być może komuś z Was się przyda kontakt do niego, dlatego że Michał robi bardzo fajną robotę, ja już mu powierzyłem wszystkie grafiki, jeśli chodzi o mój kanał na YouTubie i jak gdyby nie zamierzam go zmieniać, niczym mi jeszcze nie podpada, już współpracujemy parę miesięcy, ale ciekawe było to, jak Michał złapał ze mną kontakt. Otóż Michał jest jedną z osób, które obserwują mój kanał, i tam sobie oglądał jakieś tam wideo. Pewnego pięknego dnia postanowił do mnie napisać przez Messengera, jeżeli dobrze pamiętam. No i tam się wywiązała rozmowa, że siemanko, ja tam obserwuję Twój kanał, fajne nagranie to i to, no i ja tam się jakoś odniosłem. Wiadomo, że już miałem połechtane ego dzięki temu, że on w ogóle napisał mi, wiecie, to jest takie fajne, kiedy ktoś mi pisze, wiesz, ja obserwuję Twój kanał. Zresztą ostatnio dostaję całą masę wiadomości odnośnie kanału, bloga i mojego podcastu. To jest mega, mega, mega miłe. Jeżeli chcecie coś do mnie napisać, to wiecie, ja jestem normalny gość, także ze mną można sobie normalnie podyskutować na różne tematy, nie tylko związane ze sprzedażą, ale jak na czymś się nie znam, to nie dyskutuję, żeby było jasne. Także nie pogadacie ze mną o pewnych rzeczach, po prostu Wam powiem, że nie wiem i tyle. Ale wracając do sedna. Michał zaczął, wiecie, dyskutować ze mną o tym moim kanale, do jakiegoś wideo tam się odwołał, wszystko fajne, fajne, fajne. I w pewnym momencie napisał do mnie, a kto mi robi grafiki?
Ja mówię do niego, wiesz co, no to jest właśnie taki problem, że ja te grafiki robię sam, dlatego one są zawsze takie w standardzie, bo mi to tam łatwo idzie. A on do mnie, wiesz, bo jak coś, to ja robię grafiki na kanał i mógłbym ci pomóc. No i zobaczcie, kiedy najpierw połechtał moje ego, czyli napisał, że on tam się ze mną zapoznał, tam ble, 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 ble. Następnie powiedział mi, czym on się zajmuje, co on robi. Czyli zobaczcie, ja byłem w centrum tego wszystkiego i to moje, nazwijmy to trochę ego, było połechtane. To było bardzo miłe, żeby było jasne. Ja nie uważam tego za nie jakąś tam nieetyczną sprzedaż, bo to było zrobione bardzo dobrze. Dlatego się tym z wami dzielę. Następnie przeszedł do tego, jak może mi pomóc. Później ustanowiliśmy jakieś kroki, czyli tym krokiem było tam zrobienie kilku pierwszych grafik, żebym ja zobaczył, z czym to się je, jak to wygląda, jak się współpracuje z Michałem, a teraz nie widzę powodu, dla którego miałbym z nim nie pracować, bo moim zdaniem robi fantastyczną robotę. Kolejny przykład może być taki zimny mail, którego dostałem. Ja wam go teraz nie pokażę, ale zrobię chyba nagranie osobne o tym, w jaki sposób tworzyć zimne maile, bo o tyle, ile dostaję całą masę paskudztwa, o tyle jakiś czas temu pewien chłopak, nie pamiętam jego imienia, więc przepraszam, jeżeli oglądasz to wideo, to bardzo mocno cię przepraszam, napisz w komentarzu, że to ty jesteś ten kozak od zimnego maila. Wysłał do mnie zimnego maila, gdzie, nie wiem czy pamiętacie to nagranie, jeżeli go nie widzieliście, to ono mignie tutaj o tworzeniu oferty sprzedażowej w mailu w 5 krokach. I krokiem drugim było zawsze złap pozytywne skojarzenia klienta. I zobacz, że dostałem maila, w którym było cześć Patryk, czyli było bezpośrednio walnięcie do mnie na ty. Gdzie ci, co mnie znają, to wiedzą, że ja lubię tą formę komunikacji, tam bez żadnego oficjalnego panowania sobie, tam pańszczyzna się dawno temu skończyła. I tam dostałem, że słucham twojego podcastu, tam pitu, 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 pitu jakieś, ale to też było miłe, bo słucham twojego podcastu, fajnie mi się zrobiło, że ktoś tego w ogóle słucha. I chciałbym pogadać z tobą, jak mogę ci pomóc monetyzować większą ilość klientów. I mimo, że to nie była usługa bezpośrednio dla mnie, dlatego że ja nie pozyskuję na swoje usługi klientów z zimnego ruchu, ale mail sam w sobie był tak dobrze napisany, że od razu podałem autorowi numer do siebie, napisałem pogadajmy, bo mówię, dla mnie nie, ale dla moich klientów może to być bardzo dobra usługa, bo jeżeli on potrafi wysłać do mnie tak dobrego maila, to ja go chętnie polecę dalej. No i tak zaczęliśmy jakieś tam rozmowy. Ostatnim takim przykładem, który znam z życia, on będzie hardkorowy, ale to jest, nie oszukujmy się, to jest nasz kanał, więc tu nie będziemy się za bardzo szczypać, wiadomo w co. Słuchajcie, historia pewnej firmy transportowej, nie, znaczy firmy z branży TSL, która chciała pozyskać klienta z ich rynku lokalnego. Tutaj nie będę podawał więcej szczegółów, żeby tam ktoś tam nie pokojarzył. W każdym razie ta firma na swoim regionie miała klienta, który jest gigantem, ale z którym nikt nie potrafił nawiązać współpracy. Dlaczego? Dlatego, że tam za to wszystko odpowiadał tylko prezes. Prezesa jedyny moment, gdzie można było go złapać, żeby cię nie spuścił na drzewo, to były targi. Tam jakaś, wiecie, drętwa, wymiana wizytówek o small talku, też zrobimy nagranie. Ono będzie za dwa nagrania, jeżeli dobrze pamiętam. No i teraz to jakaś drętwa, wiecie, dyskusja, wymiana wizytówek, później telefon w poniedziałek. Dzień dobry, tam panie Marku, z tej strony Patryk Jasiński, firma Twój Transport. Poznaliśmy się na targach, no i prezes tam każdego spuszczał na drzewo. No bo standardowa gaducha sprzedażowa, on już to usłyszał 500 razy i już mu się tego nie chce słuchać. Ale pewien gość, ponieważ historia się powtarzała tam cyklicznie, co jakieś targi, co się wymienili z tym prezesem wizytówkami, to zawsze było to samo, postanowił zagrać wabank. Mówi sobie, teraz albo nigdy, spróbuję. I zobaczcie, zrobił coś zupełnie innego. I ta historia jest mega hardkorowa, bo zadzwonił do tego prezesa po targach, tam jak się wymienili wizytówkami. I do niego, panie Marku, z tej strony Patryk Jasiński, firma Twój Transport. I jedno pytanie mam do pana. Ta blondyna, co koło pana stała, to asystentka czy hostessa? Na co ten mówi? No, asystentka. A, to widzę, że mamy bardzo podobny gust. Ja tutaj oczywiście nikogo do niczego nie zachęcam, nie? Żeby tam, wiecie, wychwalać komuś sekretarki. Zresztą jest taki stary dowcip o sekretarkach, ale to temat na inną dyskusję, ale bardzo fajny jest. Natomiast chodzi mi o to, że zobaczcie, rozpoczął rozmowę w sposób zupełnie inny, połechtał ego klienta od początku
i łatwiej mu się przeszło do rozmowy. Skończyło się tym, że firmy zawarły ze sobą współpracę. Ale tak rozpoczął się cały proces. Czyli my możemy mówić o tym, jak inicjować rozmowę właśnie przy użyciu konfuzji, przy użyciu haka na uwagę, o którym zrobię kolejne wideo. Ten następny wideo będzie właśnie o haku na uwagę, dlatego że ktoś mi tam napisał w komentarzu pod tym takim bardzo starym nagraniem, że no, to bardzo mało praktycznych przykładów. No i dobra, jest. To polecimy jak karabin, ale za tydzień tylko dojdę do siebie i ja tam nagram kilkanaście przykładów, jak można rozpoczynać rozmowę przy użyciu haka na uwagę. To będzie już za tydzień, więc jeżeli ten, to sobie ustawcie przypominajkę. No i zobaczcie, czyli pokazanie klienta na jego zdjęciu klasowym to jest pokazanie klientowi, że my już go znamy, że my się zapoznaliśmy z jego działalnością, no i trochę połychtanie jego ego, a dopiero później zaoferowanie swojego wsparcia przez produkty lub usługi takie, jakie sprzedajesz, bo źle jest, kiedy od początku nasycasz ten komunikat, tą rozmowę komunikatem sprzedażowym. Na przykład był taki czas, gdzie te firmy, co świadczą dopłaty do ubezpieczeń, miały taki swój agresywny, nazwałbym to, sposób pozyskiwania klientów. No i było tak, że nie wiem, tam rzuciłeś zdjęcie, że się poczaskałeś albo coś. Ja miałem taką historię w ogóle z jedną z tych firm. I było, wiecie, komunikat: no Patryk, bardzo mi przykro, że miałeś wypadek, który tu, ale jakbyś chciał więcej pieniędzy z ubezpieczalni, to jest mój numer. To nie jest tędy droga. Tu należało rozpocząć rozmowę od tego, jak się czuję, czy u mnie wszystko w porządku, czy to, czy tamto, siamto, sramto, chwilę ze mną pogadać i dopiero później powiedzieć, wiesz, jeżeli propozycja, którą dostaniesz z ubezpieczalni z jakiegokolwiek powodu nie będzie dla Ciebie satysfakcjonująca, to ja pracuję w firmie, która zajmuje się dopłatami do odszkodowań i wtedy mógłbym Ci bardzo, bardzo chętnie pomóc. Czyli najpierw rozmowa z klientem, a dopiero później zaoferowanie swojego produktu lub usługi, a nie w pierwszym komunikacie już wysyłanie tego słynnego kup pan cegłę czy kup pan opla. Bo zobacz, jeżeli na przykład czytasz czyjś blog, na przykład czytasz jakiegoś tam bloga i widzisz, że blog jest fajny, ale strona internetowa jest do dupy. Ty natomiast zajmujesz się tworzeniem profesjonalnych stron internetowych. Możesz rozpocząć sobie rozmowę z tą osobą, że cześć, czytałem ostatni wpis, bardzo dobry, tam strun tutu, pitu, 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 pitu. Dopiero po jakimś czasie, wiesz, gdybyś rozważał, jak podnieść prestiż swojej strony czy swojego bloga, to ja się tym zajmuję, więc bardzo chętnie porozmawiam z tobą, jak mogę ci pomóc. Czyli to jest nasycone tą pomocą. Albo na przykład widzisz, że ktoś ma... Jesteś fotografem, robisz sesje wizerunkowe, widzisz, że ktoś ma kiepskie... Obserwujesz go w social mediach, ale widzisz, że ma bardzo kiepską grafikę, kiepskie zdjęcie. Z jakiegoś powodu może ono wywoływać negatywne skojarzenia. Więc możesz napisać: no fajnie mi się Ciebie czyta, uwielbiam posty o tym i o tym, tam wdajesz się z nim w dyskusję, a później mu powiedzieć: wiesz co, mam tylko jedną sugestię odnośnie zdjęcia Twojego profilowego, bo coś tam, jeżeli chciałbyś to zmienić, to ja bardzo chętnie Ci pomogę, bo zajmuję się kreowaniem profesjonalnym wizerunku właśnie przez sesje wizerunkowe. I każdą dowolny produkt lub usługę możesz właśnie w ten sposób zaoferować, tylko ważne jest w tej technice, żebyś najpierw tego klienta pokazał na jego zdjęciu klasowym, żeby wzbudzić tą jego sympatię, połechtać to jego ego, a dopiero później proponował mu swój produkt lub usługę. Nie możesz tego zrobić w jednym komunikacie, możesz to zrobić stosując konfuzję. Natomiast konfuzja też musi być przemyślana. Więc jeżeli chcecie pozyskiwać właśnie klientów biznesowych w taki bardzo soft sposób, to jest dla wszystkich osób, które właśnie lubią taką delikatną sprzedaż, taką naturalną, to ta technika może Wam się przydać. I dajcie mi znać w komentarzu, czy ona ma dla Was sens, czy ją stosujecie, albo jak macie jakiś przykład, to dajcie śmiało znać również w komentarzu. Tymczasem kolejne nagranie zrobię właśnie o tym, jak rozpoczynać rozmowę przy użyciu haka na uwagę. I tutaj damy kilkanaście praktycznych przykładów. Także obserwujcie kanał, bądźcie na bieżąco i widzimy się za tydzień. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!